Wypowiedz wojnę Niemcom i się poddaj. Dobra, jest spokój z Niemcami, póki co. Gdyby ten sfabrykował tych... prawach, kurde. Byłoby fajnie. Kogo byśmy chcieli teraz się pozbyć? To jest dobre pytanie. Teo kolesia. To jest siarki. Właśnie, zaraz, gniezdo. Czemu gniezdo nie jest nasze? Dobre pytanie. Aha, nie jest nasze, dobra, jest nasze. Tylko po prostu nie jest pod naszą kontrolą, tylko wasala, biskupa. Intrygi. Sfabrykować roszczeń, odebrać tytuł. O. Czy on nas lubi? Nie lubi nas gnój. Ja tak się nie bawię. Czy ktoś komuś zależy na tym? A, tak średnio. Trzeba jakiegoś zwolennika. No daj honorowy tytuł, koniuszy. Podczaszy. Jeszcze nie chcę, Boże, to zagnuj. Rozbuduj swe włości, spokojnie. Boże, 56! Czy on się dobrze czuje? Czy on się, kuźwa, dobrze czuje? Nie, niech spada na sztaf. No to już lepiej. Nadal za mało. Cholera jedna. Co się stało? Do Kalabria? Aha, bo księżna Rocca jest... Zaraz. Gdzie u Kaduka jest Kalabria? O Boże, przenajświętszy. Dalej już nie mogła być ta Kalabria? Nie specjalnie mnie ona interesuje, szczerze powiedziawszy. Sojusz z Danią. Zresztą to nie wyjdzie, bo nie mogę się sojuszować z innymi państwami, bo jestem pod... jestem wasalem Polski, tak? No właśnie. Co teraz? To jest bardzo dobre pytanie. Co teraz?
Nie interesuje mnie to. Nie mam teraz Wiktorii. Zaraz, co się stało? Burmistrz Krzesław. Z Jarocin. Z powodu silnego stresu. To kolesia trzeba będzie odprawić jakoś. Dobra, już wykosztuje się, no. Niech będzie. A, bo to był mój zarządca majątku, no proszę. Nie mamy zbyt wielu tutaj. Rozwijaj gospodarkę. Nowe decyzje są dostępne. Odebrać... Możemy odebrać mu ten tytuł. Dobra, poszedł list do biskupa. Twoja haniebna, haniebna próba szantażu nie powiodła się. Nie obchodzi mnie, ile podłych dusz namówisz do udziału w swoim planie. Nie poddam się bez walki. To należy do mnie, moim pozostanie. A więc wojna... Tak naprawdę to wojny nie było w planach. Nie, no oczywiście, że wojna. Boże, bez jaj. Tski gimbus. Jakie on ma szansę? Pchy! Panie, pchy! A czy ten koleś, czy ta Dania ma jakiś... Dziedziców? A nawet dzieci nie ma, tak mam... Nie ma dziedzica. Książę z Danii. Który ma zresztą żonę, nie? Tyle było, jeżeli chodzi o... Księżniczka Dania. Senior. Mąż. Zabij żonę. Ej, genialne. Ej, genialne. Ej, macie genialną myśl. Nawet do mnie wpadł. Zamorduj. 36%. Mało. Gdzie ona urzęduje? Księstwo Slewik. Byśmy mogli wysłać tego, nie? Szpiega. Pimpeczek, ale to nie... To jest genialny, prawda? To jest genialny. O, od razu większa szansa. Jak mogę jeszcze zwiększyć szansę? Tym się zaraz zajmę. Poproszę o rozwód papieża. Tym się zaraz zajmiemy. No, ruchy, ruchy. I na gniezno. Na gniezno. Znaczy nie powinno być większym problemem wygranie tej bitwy. No, jak widać nie było. Praktycznie żadnym. Dobra, możemy pozbyć się w takim rozrachunku wojsk wasalnych. Tam tutaj się nie burzyli wasale. No i dobra. Dobra, jak tutaj się biją, zaraz ich tam pokonam. Nic nie powinni złego zrobić, taka niewielka armia.
Możesz łączyć skrótem G. Aha, lub no. Pierwsza stolica Polski pod twoim panowaniem, ale prestiż. Jaka stolica? Aha, Gniezno. Tak, naprawdę. True, true. Jedźcie, bijcie, grabcie, gwałćcie, cokolwiek. Byle tylko zdobyć Gniezno. Gniezno ma być nasze, gimby. Zbierzmy trochę czas. Burmistrz Sieciek z Kostrzyna umarł. Smutne, ale prawdziwe. Gniezno pod oblężeniem. Obrońcy wyszli zza murów, lecz zostali zaskoczeni przez najeźdźców. Wielu zginęło, bla bla bla. Dobra, zwyciężyliśmy. Dobra, no, no to już nie ma co gadać, no proponuj pokój. Książę Michał zyskuje księstwo, biskupstwo Gniezno. No, i Gniezno jest nasze. Dobra, nasza. Tylko co ciekawe, Gniezno powinno być zarządzane. Aha, bo tu jest. Takie jaja są, że to musi być przez biskupa, tak czy siak zarządzane. Ciekawe. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak się dawało tutaj. Bo z Gniezdem są takie jaja. Z Gniezdem są takie jaja, że tu jest, jako stolica jest hrabstwo. I mój król nie lepiej radzi sobie z hrabstwem. I teraz pytanie, jak się zmieniało? Jak się robiło, żeby teraz ktoś tutaj tym rządził za mnie tak porządnie? Albo zmienić może stolicę, ale wątpię, że można było zmienić. Ktoś pamięta, jak to się robiło? Niezbyt. Czyli po prostu musiałem komuś znowu oddać pod panowanie ten szych, nie? W takim rozrachunku, z tego co mi się wydaje. Ktoś mi podpowie, bo w sumie to nie wiem. Bo coraz większy. To chyba nie jestem, myślę, tylko po prostu mało generuje hajsu. Musimy jakiemuś biskupowi oddać po prostu ten, nie? Synowi możesz oddać. Dziedzic nieposiadający opiekuna. O, Roka znowu jest brzmienna. Wybierz opiekuna, o. Nasza żona byłaby dobrą opiekunem dla niego. Dobra kobieta to jest. Jak ty nazwy ja nadałem krainom? Że co? Komarowid von Stettin. Genialne. Genialne, po prostu genialne.
No wiem, że chciałbym przyjąć Szczecin, ale to nie będzie proste. No muszę jakiegoś innego tutaj władcę wyznaczyć, tylko jak to się robiło? To wiem, że jakiś na pewno był sposób na to, ale... no właśnie. Co ja z tym gniezdem mam zrobić? No jest lipa. Bo ale tak to ja nie będę w stanie zbyt dobrze prowadzić go. Tarcza przy baronii. Że co? Telfry, jak tarcza? Gdzie tarcza? Gdzie? Co? Jak? Uczyń stolicę. Czekaj, od początku. Tarcza przy baronii. Jakiej baronii? Ja wiem, że to jest biskupstwo, czyli co mam zrobić? Bo tak od A do Z. Wiem, że to jest biskupstwo, dlatego nie mogę tym władać, no. Tylko nie wiem, co mam zrobić teraz. Pamiętaj, że jest opóźnienie, więc jak ja coś się pytam ciebie, to jest to opóźnione, nie? Klikasz na biskupstwie. Na dole są... To. To. Może nie rozumiem, co do mnie piszesz. Kompletnie. Klikasz na lewą tarczę, czyli tą. Telefir, pamiętasz, że jest opóźnienie, więc napisz mi, co mam kliknąć, bo nie wiem, co mam kliknąć. Piszesz tak, że w różnych miejscach się znajdujemy i ja nie wiem, co mam kliknąć. Lewą tarczę. Dostaw biskupstwo. Ale nie przy biskupstwie, może nie, Telfir. Przy baronii, czyli zamku. Przy baronii. Może... kurwa, co to jest baronia? Na dole poniżej biskupstwa. Baronia, no. Baronia. No
mamy tu baronię, co w związku z tym? Co mam tu zrobić? Portret dzieciaka, no. Co z tym dzieciakiem? Telfrym, jakbyś mógł, to się pospiesz tym, bo jest 20 czy 30 sekund opóźnienia i... Tak, Sano, mistrz gry. Ja bo nie, dawno nie grałem, to grałem to już 2 lata temu. I jemu przekaż te prowincje. On nas lubi? On nas nie lubi. Jego dziedzicem jest Bogumił. No z tym bardziej mi się to nie podoba. To jest ten koleś, którego zeternalizowaliśmy. Miałem kogoś innego w swoim księstwie, komu mógłbym powierzyć. Na przykład Komarowidowi mógłbym dać te prowincje. O! Aha, nie jest godzien. Jak na nas to powinna zmienić się stolica. No nie wiem, spekulowałbym, czy to jest dobra decyzja. Mam jakiegoś znajomego biskupa, żeby to przejąć. Może biskup, mój biskup mnie nie lubi w ogóle. Czemu mnie nie lubi? Czy to jest jakieś z innej kultury, czy co? Mój własny biskup mnie nie lubi. Do czego to doszło? Biskupi mnie nie lubią, Boże jedyny. Za jedwabiście. Ten mnie nawet lubi, o dziwo. Cholera wie czemu. Daj mu gniezno.
Dobra. Okej. Nic ciekawego tutaj zrobić nie możemy. Przedstaw debiutantkę w... Zaproś na dwór świętego człowieka. Niech ktoś tam do mnie wpadnie, jakiś święty człowiek. Aha, Telfer, dobrze. Dzięki, że tak szybko napisałeś. Dobra, już too late. Już po ptokach.